Witam was, kochani, serdecznie. Jestem z Brazylii, z tego powodu mój polski powietrze jeszcze nie zbyt dobry, ale da się zrozumieć. Kochani, z miłością do was, z bojaźnią przed Bożego tronu, chcę podzielić się z wami Ewangelią. Często słyszymy prawdę z Biblii, na przykład, że Bóg kocha ludzkość. I kochani, muszę i zgadzam się, bo to jest prawda. Bóg bardzo kocha ludzkość. Bóg aż tak bardzo kocha ludzkość, że oddał swoim jedynym synem, Jezus Chrystus, aby umierał na krzyżu. Za moje, za twoje, za grzech ludzkości. To prawda, Bóg jest Bogiem miłości i strasznie kocha i mnie, i ciebie, każdego z nas. Ale z tym prawdą jest dalszy ciąg. Związany z tym, Bóg kocha ludzkości, ale Bóg ma wstręt i nienawiść do grzechu. Może być w pewnym sensie taka paradoks. Bóg, który jest Bogiem miłości, nienawidzi grzech. Po prostu nienawidzi, ale grzech. Kochani, i często jest mówione, że Pan Jezus Chrystus raz na zawsze umarł na krzyżu za wszelki grzech ludzkości. I jeszcze raz, prawda, tak się ma, Pismo Święte tego potwierdzi. List do Hebrajczyków zapisany, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to był ofiara raz na zawsze i doskonała. Pan Jezus Chrystus umarł za wszelki grzech na świecie. Ale jest dalszy ciąg, kochany, bardzo ważny. Jeśli człowiek nie przychodzi do Boga i nie wyznaje swoich grzech, inaczej mówiąc, nie pokutuje swoich grzech, to dalsze ciągu pozostaje grzesznikiem. A kiedy człowiek żyje non-stop bez Boga i żyje w grzech, to ten człowiek jest martwy, martwy duchowo, odmiana trupem. I słuchajcie, Bóg nie ma relacji z trupem. Bóg właśnie z tego powodu pozwolił Pan Jezus Chrystus swoim jedynym synem raz na zawsze doskonała ofiara za moje i za twoje, za grzech ludzkości umarł. Doskonała ofiara. Ale człowiek musi przychodzić do Boga i pokutować. Sam Pan Jezus Chrystus chodzi po ziemi, nauczył Boże Ewangelia, Boże Słowo. Słowo Chrystusowe, tak? Że pokutujcie, pokutujcie, bo zbliżał się już Boże Królestwo. Kochani, i też często słyszymy, że zbawienie jest tylko i wyłącznie poprzez Jezus Chrystus. Tak, raz kolejny, prawda. Jest napisane w Pismu Świętym, że zbawienie tylko i wyłącznie poprzez Jezus Chrystus. Nie ma zbawienia w innej osoba, czy religia, czy jakiekolwiek inna sprawa, tylko w Jezusie Chrystusie. Ale w tym dalsze ciągu jest następna prawda. Ja powinien przychodzić do Jezusa. Ja powinien ze skruszonym sercem powiedzieć Panu Bogu: Panie, ja wiem teraz, ja rozumiem, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. I teraz ze skruszonym sercem przechodzę przed Twoim tronem i wyznaję moje grzech Tobie. I przyjmuję Cię, Panie Jezus Chrystus, jak mego Pana i Zbawiciela. Panie Jezus Chrystus, wybacz moje wszystkich grzechów. Kochani, jeśli będziesz tego robił z całego swoim serduszkiem, zbawiony będziesz, przebaczony swoje grzechy będziesz. Kochani, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, On wziął na krzyż, tak, na 100%, wszelkie odmiana grzechu, wszelkie odmiana niemoc, wszelkie odmiana przekleństwo. Więc, kiedy Ty przychodzisz do Boga z całego serca, ze szczerości, z wiarą i mówisz: Panie, pomóż mi z moich nałogów, to na 100% kroczysz Bóg przez moc Ducha Świętego. I baranka krew, krew Jezusa Chrystusa, które zostało na krzyżu, ma moc, aby oczyścić Ciebie wszelkich grzech, nas. Kochanie, z doświadczenia Wam mówię, ja jestem strasznie odmiana człowiekiem, kiedy żyję w grzechu.
straszne. Ludzie nazywali mnie potworem i mieli rację. Inaczej mówiąc, zanim kiedy nie przychodziłem do Boga przez Jezus Chrystus, zanim kiedy nie pokutowałem z moich grzechów, nie przyjmowałem Jezusa, nie narodziłem się na nowo, prawdziwy, byłem prawdziwym potworem. Ale Pan Jezus Chrystus, dzięki waszej Bożej łaska Bożą, dotyka mojego serca, a ja przyjmowałem do mojego serca ten Boży prezent, łaska, Boży prezent, że ja nic nie muszę zrobić, oprócz uwierzyć, pokutować i przyjmować Pan Jezus Chrystus mojego serca, jak mojego Pana i Zbawiciela. I serce z doświadczenia wam mówi, kochani, już otrzymaliście dzisiaj wyzwania z osobą, którą mówili przed. To działa, kochani, to działa. Ja byłem człowiekiem okropny, żyjąc w grzechu, w róży na ogół. Dziś jestem wolny. Dlaczego jestem wolny? Bo Pan Jezus Chrystus jest realny, prawdziwym Bogiem. Pan Jezus Chrystus żyje. Pan Jezus Chrystus nie jest obojętny na twoją sytuację. Ja rozmawiam z ludźmi. Często mam do czynienia z ludźmi. Ludzie narzekają. Chcę być wolny od różni na ogół, narkotyki, pijaństwo, papierosy, kadzieże, czy pornografia, czy jakieś inne przekleństwo diabelskie, ale nie dam rady. I mówi im, słuchajcie, macie przychodzić do Jezusa, a Pan Jezus Chrystus ma moc. Imię Jezus Chrystus ma moc. Moc Ducha Świętego w tobie. Wyposaża ciebie, wyposaża tobie, abyś mógł wierzyć, wyznawać i przyjmować Boże przebaczenia, Boże uwolnienia, Boże uzdrowienia i Boże Ducha, Ducha Świętego, aby z dalszym ciągu służył Go w duchu i w prawdzie. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Jeśli ktoś z was chce z modlitwa, zapraszam cię. Jeśli chcesz rozmawiać, zapraszam cię. Zapraszam, rozmawiamy, możemy modlić się razem z tobą o twoje problemy, o twoje sytuacje. Niech Bóg ciebie błogosławi w imieniu Jezus Chrystus. Żywym Bogiem, który żyje. Niech Duch Święty dotyka twojego serca.